Czy zauważyłeś ostatnio, że cisza stała się czymś więcej niż tylko brakiem hałasu, ale raczej stała się stałą obecnością w Twoim życiu? Ta cisza przemawia bezpośrednio do Twojego serca, ujawniając głębokie prawdy, które tylko Ty możesz zrozumieć. Być może teraz widzisz siebie jako izolowaną osobę, czy to z własnego wyboru, czy z powodu życiowych okoliczności. Ważne jest jednak uznanie, że ten moment jest dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Stawienie czoła morzu emocji może być częścią procesu, wydając się nawet podróżą emocjonalnego oczyszczenia. Może to być wyzwanie, ale jest to jasny znak osobistego rozwoju. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że to wewnętrzne zanurzenie może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby się odnaleźć? Często to w ciszy i izolacji odkrywamy istotne odpowiedzi. To bezpośrednie konfrontowanie się z naszymi emocjami, bez rozproszeń, może być niesamowicie uwalniające, pomagając pozbyć się starych brzemion. Jak więc złagodzić tę podróż? Po pierwsze, zaakceptuj i przyjmij swoje emocje, jak niekomfortowe by nie były. Po drugie, znajdź praktyki, które będą karmić Twojego ducha i uspokoją Twoje serce, takie jak czytanie, medytacja czy czas spędzony na łonie natury. Pamiętaj, że przemiany wymagają czasu. Zaufaj procesowi i wiedz, że każdy krok, nawet ten najtrudniejszy, przybliża Cię do prawdziwego siebie. Jestem Eduardo i zapraszam Cię do pozostania ze mną aż do końca tej wiadomości, a obiecuję, że będziesz zaskoczony jej treścią, więc słuchaj i ciesz się, a jeśli tylko masz ochotę, podziel się nią i zapisz się na kanał. Zrozumienie konieczności zaprzestania tłumaczenia się przed tymi, którzy naprawdę nie są zaangażowani ani zainteresowani Twoją osobistą ścieżką, jest kluczowym elementem pogłębiania samoświadomości i wzmacniania samoakceptacji. Istotne jest uznawanie i akceptowanie faktu, że nie trzeba mieć powszechnej aprobaty ani zrozumienia. Rzeczywistość jest taka, że nie zostałeś stworzony, aby dostosować się do wszystkich oczekiwań ani ulegać standardom, które inni mogą próbować narzucić Tobie. Istnieje decydujący moment w życiu każdej osoby, gdy staje się konieczne zaprzestanie tłumaczenia się po prostu za to, kim się jest, za dokonane wybory i za wybraną drogę. Ten moment stanowi przełom, punkt zwrotny, w którym konieczne jest pełne uhonorowanie samego siebie. Ten proces honorowania samego siebie polega na przekierowaniu energii, która wcześniej była pochłaniana przez próby zadowolenia innych lub tłumaczenie się ze swojego istnienia, z powrotem na Twoje własne ja. Oznacza to inwestowanie w siebie, swoje pasje, swoje zainteresowania i swoją osobistą drogę rozwoju. Więcej niż po prostu zaniechanie poszukiwania zewnętrznej aprobaty, chodzi o podjęcie podróży w celu ponownego odnalezienia własnej istoty, ponownego odkrycia siebie. W każdym etapie tej wyjątkowej podróży mamy do czynienia z różnymi doświadczeniami. Niektórzy właśnie budzą się do potrzeby tej transformacji, podejmując pierwsze kroki w uświadamianiu sobie i eksploracji własnego ja, podczas gdy inni już przetrwali emocjonalne burze, pokonali przeszkody i doświadczyli momentów spokoju i głębokiego zrozumienia. Bez względu na to, na którym punkcie tego spektrum się znajdujesz, Twój obecny etap jest zaproszeniem do głębokiego ponownego połączenia się ze sobą. Rozpoznanie, kim się stałeś po wszystkich zmianach, przez które przeszedłeś, jest kluczowe. Ewolucje w Twoim istnieniu, czy to w rozwoju osobistym, w zmianie perspektywy czy w nowych wibracjach, które teraz emanujesz, kształtują to, kim jesteś teraz. Zrozumienie tej zaktualizowanej wersji siebie wymaga czasu, cierpliwości i otwarcia się na zanurzenie w swoich własnych głębinach. Samoświadomość to nieustanny proces, cykl nauki, ewolucji i adaptacji. Skierowanie swojej energii wewnętrznie oznacza podjęcie głębokiej transformacji osobistej. Rozpocznij pielęgnowanie bardziej intymnej i znaczącej więzi ze swoim wnętrzem. Oznacza to słuchanie swoich potrzeb, szanowanie swoich granic i celebrację swoich zwycięstw, nawet tych małych. Naucz się być swoim głównym wsparciem, przyjacielem i sojusznikiem.
W tej podróży kluczowe jest uznanie, że każdy krok, każda podjęta decyzja i każda transformacja są istotne. Jesteś w ciągłym procesie. Ten konkretny moment Twojego życia jest niewątpliwie bardzo ważny. Wydaje się, że nastąpiła celowa pauza w szalonym tempie wszechświata, potrzebna przerwa, aby upewnić się, że nie zbaczysz na drogę, łącząc się z ludźmi, miejscami lub sytuacjami, które nie odzwierciedlają prawdy Twojego istnienia. To potężne przypomnienie, że w skomplikowanej tkance życia wiążemy się z dwoma różnymi typami ludzi. Tymi, którzy rezonują z naszą istotą i wspierają nas bezwarunkowo, oraz tymi, którzy, z drugiej strony, wydają się kwestionować nasze najbardziej intymne jądro. W tym okresie introspekcji i izolacji, który wydaje się być zorganizowany przez gwiazdy, nie trzeba tracić energii na tłumaczenie się czy uzasadnianie swojego istnienia przed tymi, którzy wydają się zdeterminowani, by nie zrozumieć ani zaakceptować Cię takim, jakim jesteś. Ten czas został Ci nadany jako szansa na oczyszczenie, możliwość oczyszczenia swojego życia z wszelkiej energii, która nie harmonizuje się z Twoją prawdziwą boską naturą. To zaproszenie do pełnego zaufania procesowi, który się rozwija, i honorowania każdego etapu tej drogi, uznając, że nawet chwile samotności mają swoje znaczenie i piękno. To, co może Ci nadal nie być jasne, to, że następny rozdział Twojego życia jest już starannie prowadzony i organizowany. Istnieje wyższy porządek, boska sekwencja pracująca niezmordowanie na Twoją korzyść. Nawet jeśli kontury tego szerszego planu dopiero się wyłaniają na horyzoncie Twojego zrozumienia, zaufanie jest Twoim najpotężniejszym sojusznikiem w tym momencie, pozwalając Ci żeglować przez ten czas z pewnością, że wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno. Energia, którą promieniujesz ze swojego serca, jest naprawdę godna uwagi. Masz ostrą świadomość swojej roli jako latarni pozytywności, rozświetlając drogi tych, z którymi się stykasz. Twoja zdolność do promieniowania światła i nadziei, świadomego wyboru bycia źródłem dobroci i miłości, nie przechodzi niezauważona. To cenny dar, prezent, który podnosi nie tylko innych, ale także łączy Cię z najczystszą esencją tego, kim jesteś. Dziś przypominam Ci, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Każda chwila spokoju, każde pokonane wyzwanie i każda doświadczona radość spleciona razem tworzą fabułę Twojej unikalnej podróży. Jesteś wezwany do życia z intencją, do świadomego wyboru światła i do pewności, że nawet w najbardziej niepewnych chwilach jesteś prowadzony ku swojemu najwyższemu wyrazowi siebie. To czas transformacji, okres głębokiego wzrostu duchowego i zgodności z Twoją prawdziwą boską esencją. W tym jedynym momencie Twojego życia znajdujesz się w stanie intensywnej ochrony duchowej, rodzaju niewidzialnej tarczy otaczającej Cię, chroniącej Cię podczas żeglowania przez czasami burzliwe wody istnienia. Wraz z tą ochroną wzrasta także Twoja zdolność do empatii. Ta nadzwyczajna zdolność do odczuwania głęboko emocji i doświadczeń innych, jakby były Twoje, jest niewątpliwie godnym podziwu cechą, prawdziwym świadectwem Twojego ludzkiego i duchowego połączenia z otaczającym Cię światem. Jednak ważne jest rozpoznanie, że w momentach wielkiej wrażliwości istotne jest ustanowienie zdrowych granic. Te granice nie są barierami separacji, lecz raczej środkami autoprotekcji, które pozwalają zachować Twoją energię życiową nietkniętą i chronioną. W trakcie swojej podróży spotkasz dusze, które zdają się rozumieć Twoją istotę bez potrzeby słów. Te połączenia są cenne, ponieważ oferują wsparcie i zrozumienie, nie wymagając od Ciebie ujawniania się bardziej, niż jest to dla Ciebie komfortowe. Z drugiej strony, będziesz miał spotkania z ludźmi, wobec których poczujesz nieodpartą potrzebę tłumaczenia się. To proces głębokiego odkrywania siebie, faza, w której wydaje się, że siła większa niż Ty, Bóg, Wszechświat lub jakakolwiek inna nazwa, która rezonuje z Twoją wiarą, aktywnie usuwa z Twojego życia sytuacje, ludzi i wzorce, które już nie przyczyniają się do Twojego wzrostu. To moment świadomości mocy Twojego energetycznego odizolowania się, w
faza, w której uczysz się cenić swój osobisty i duchowy przestrzeń, rozpoznając, że nie wszystkie zewnętrzne wpływy są korzystne. To czas, aby przyjąć swoją wrażliwość, zapewnić sobie potrzebę granic i podążać za wskazówkami serca. W ten sposób otwierasz się na drogę wzrostu, uzdrowienia i ponownego odkrywania, prowadzonych światłem Twojej własnej boskiej istoty. Faza odosobnienia, przez którą przechodziłeś, mogła być ukrytym błogosławieństwem, rodzajem świętej przerwy udzielonej przez Wszechświat, abyś mógł doskonalić swoje umiejętności, doprecyzowywać swoją podróż wewnętrzną i manifestować swoją prawdziwą istotę. To zaproszenie do eksplorowania, kim naprawdę jesteś, z dala od społecznych masek i ról, które często jesteśmy zmuszeni odgrywać. W tym okresie masz wolność i przestrzeń, aby eksplorować swoje prawdziwe pasje, swoje upodobania i niechęci, bez wpływu ani osądu innych. Ten proces samoświadomości jest kluczowy, ponieważ im więcej dowiadujesz się o sobie, tym jaśniej staje się, czego pragniesz przyciągnąć do swojego życia. Kiedy nowi ludzie i energie zgodne z Twoją prawdziwą istotą wkraczają w Twoje życie, potrzeba tłumaczenia się lub uzasadniania swojego istnienia drastycznie maleje. Spotkasz ludzi, którzy, ze względu na swoje współbrzmienie i zrozumienie, nie będą wymagać głębokiego wyjaśnienia, aby zrozumieć, kim jesteś i dlaczego robisz to, co robisz. Te połączenia, oparte na wzajemnym zrozumieniu i współdzielonej wibracji, są cenne. Reprezentują one rodzaj relacji, które odżywiają i wzmacniają, zamiast wyczerpywać. Pełna akceptacja tego, kim jesteś, szczerość wobec swoich doświadczeń i swoich pragnień na przyszłość są fundamentami prawdziwej i głębokiej transformacji w Twoim życiu. To uznanie nie jest tylko aktem miłości do siebie, ale także bramą do nowej fazy pełnej pozytywnej energii i możliwości. Nawet jeśli sygnały tej zmiany nie zawsze są jasne ani namacalne, proces oczyszczania i uwolnienia jest niezbędny, aby zachować naszą wizję i wiarę w przyszłość. Życie, z jego wieloma zakrętami i zwrotami, jest intratnie cykliczne. Dlatego nawet w najtrudniejszych czasach ważne jest pamiętanie, że zmiana jest jedyną stałą, a każda trudna faza zapowiada nadchodzące odrodzenie. Utrzymywanie wysokiej energii, praktykowanie miłości do siebie w jej najczystszej formie i dbanie o siebie to nie tylko akty życzliwości dla samego siebie, ale także odzwierciedlenie boskiej miłości i hojności. Daleko od bycia istotą zagubioną w cieniu, pozbawioną wartości, jesteś skarbem empatii, współczucia i wielu innych cech, które są prawdziwymi darami dla świata. Te cechy nie są tylko cechami osobowości. Są to także potężne narzędzia do tworzenia pozytywnych zmian wokół siebie. Przeżywanie okresu izolacji może okazać się podróżą głębokiej przemiany, oznaczającą istotny punkt zwrotny w Twoim istnieniu. Ten etap, wypełniony refleksją i czasem towarzyszący uczuciu samotności, powinien być postrzegany jako cenny dar. Reprezentuje on wezwanie do głębszego zanurzenia się w swoje własne ja, zaproszenie do ponownego połączenia się z najbardziej intymnymi prawdami i otwarcie się na duchowe wskazówki. Obecność wyższej siły, oferującej ochronę i kierunek, jest stała, nawet jeśli jej działanie nie zawsze jest natychmiast zauważalne. Prawa wszechświata i interwencja boska stale są u naszego boku, pomagając nam nawet w najtrudniejszych wyzwaniach. Ten moment odosobnienia jest unikalną okazją do introspekcji i osobistego rozwoju. Akceptując to zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie, otwieramy drzwi do głębszego zrozumienia siebie i celu naszej podróży. Samotność, często postrzegana jako wroga, zamienia się tutaj w sojusznika, prowadząc nas ku większej jasności i wewnętrznemu połączeniu. Wierzenie w niewidoczne wsparcie i kierowanie, które nas otacza, może być pierwszym krokiem ku istotnej transformacji, prowadząc nas do odkrycia sił i zdolności, których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Dlatego nawet w najbardziej obizolowanych chwilach pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Jesteśmy otoczeni i wspierani przez większą energię, która delikatnie prowadzi nas ku światłu,
wzrostowi i nieustannej ewolucji. Siła pozytywności i życzliwości jest monumentalna. Pomyśl tylko o transformacyjnym efekcie, jaki moglibyśmy wywołać, gdyby każdy z nas zdecydował się szerzyć tę pozytywną energię, tworząc fale życzliwości i miłości, które rozprzestrzeniają się po całym świecie. I tak, istnieją potężne przesłania skierowane do Ciebie, chwile głębokiego połączenia, które mogły umknąć uwadze lub po prostu czekają, aby zostać odkryte. To, co przyniesie przyszłość, skrywa w sobie nadal liczne możliwości, w tym szansę na znalezienie lub ponowne połączenie się z czymś lub kimś istotnym. To zobowiązanie do szerzenia pozytywności ma nie tylko potencjał zmiany życia innych, ale także wzbogacenia naszego własnego życia. Każdy akt życzliwości, każde słowo zachęty, każdy gest miłości tworzy echo, które wraca do nas w nieoczekiwanych formach. Otwierając się na przesłania i połączenia, jakie życie nam oferuje, stajemy się bardziej podatni na możliwości wzrostu i odkrycia. To zaproszenie, by być czujnym na znaki, rozpoznawać piękno w małych rzeczach i przyjmować niespodzianki, jakie przynosi droga. Amen.